Dobra. Tędy! Oh my god, miałem rację. Dobra, jesteś wolny, panie Zawór. Pewnie na odwyku był nachlany. Jak to zwykle bywa. Ach, chluśniem, bo uśniem. Mam akurat tutaj wodę prosto z lodówki. Że ostatnio jest bardzo duszno. W sumie dzisiaj jest duszno, ale gorąco nie powiedziałbym. Całe szczęście chmury są. Kurde. Mam dość tych upałów. A, no tak. Moment. Idziemy po Marię teraz. Hello, bitch! Co słychać u ciebie? Maria? Nic nie słychać, bo jesteś martwa! Jej! Maria, no! Kurde, ile ona jeszcze razy zapierdzieli Deda? No co ci się stało, nie widzisz? Miesiączkę miała i się wykrwawiła. Lol. Podoba mi się też twój cień, James. Taki kwadratowy. Zakryłabyś pępka. Sucks to be you. Ale kurde, kto mógłby... A no przecież, te drzwi. Ale nie, tak czy siak, kto mógłby to zrobić, no? Zawsze się zastanawiałem. Nie zostało dla mnie już nic w tym pokoju. Może jakieś itemki miała, może coś wydropiła, a ty, James, po prostu sobie poszedłeś, no. Wstydziłbyś się. O! Ile już ich mam? 17? 20! Shit! Można było dla Marii to dać. Ale kurde, muszę przyznać, że jestem dobry w tej grze, nie? Raz padłem, tyle uzdrowień. Jestem najlepszy! O, to miejsce jest bardzo fajne, zaraz wam pokażę dlaczego. Tylko najpierw... no... Trzeba ogarnąć tutaj. Trzeba posprzątać wszystko, bo normalnie tutaj ludzie, którzy zostawili te całe śmieci, są po prostu... nie szanują po prostu zmarłych. A wiecie, śmieci dla jednych to skarb dla drugich. Dobra, zapiszę. Okej. Teraz wam pokażę, dlaczego lubię tą miejscówkę. Widzicie te trzy groby? Zobaczcie. Na nagrobku widnieje nazwisko. Eddie Dąbrowski. Na nagrobku widnieje nazwisko. Angela Orozco. Angela Horoskop, kurde. Kolejna ampułka, ja pierdzielę! James Sunderland. Widzicie? To są groby specjalnie dla nas. To dół pod grób jest pusty. To dół pod grób jest pusty, zapomniałem o przecinku. Ale jednak nasz grób ma coś specjalnego. I po raz kolejny musimy zejść w dziurę, czy tam wpaść. Mój grób ma schody! I... ten przełącznik. Czyż to nie zajebiście? Nikt inny czegoś takiego nie ma. Ma też w sobie bardzo długi korytarz. I tą mgłę. I tą krew. I tą zamrażarkę wielką. Będziemy mogli sobie chłodzić piwo.
Nie James. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. No, co jest w tym trochę racji. W tym, tym bardziej. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? James, pokiego groma się odzywałeś? Po co się odzywałeś, idioto? Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Oh shit. Już? Moment. Nie zabijesz mnie, Eddie! Mam od groma apteczek! Zrobię z niej sobie mumiowatego armora! Osiet! No dobra. Tak, spierdzielaj, gdzie pieprz rośnie. Pod ciebie przyjdę. Wśród do strzelby. Amunicję do karabinu myśliwską dostałem. Gdzieś tu coś jeszcze było, widziałem. Zrymowało się trochę, hej. Jestem poetą przypadkowym. To wszystko? Myślałem, że jeszcze coś jest. Moment. Okej. Myślę tak sobie. Użyję po prostu karabinu. 32 naboje. No. James, wyglądasz jak prawdziwy myśliwy. Tak więc upolujmy dzika. Chrum, chrum. Do you know what it does to you, James? When you're hated? Picked on, spit on, just because of the way you look. W sumie to trochę rozumiem Ediego, nie? That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Oh. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? No właśnie, James. Dobrze powiedziane. Zaraz ja ci dam tą pomoc. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Yay! Moment. Kurde, jak mnie on tak bije, to ja się boję, że jeszcze mnie szczeli? I rozwali Jamesa, tego bym nie chciał. No, Eddie, muszę przyznać, że niezły z ciebie idiota. Masz pistolet, kurde, zasrany rewolwer, a ty wolisz mnie z pięści bić. Moment, przyładuję.
Widzisz, ty nie masz menu, ja mam górną rękę nad tobą. Ej, co jest, zatkał się? Dobra, jest. Moment. Teraz już się nie zatkał. Przewiać. Niekoniecznie! No to było szybkie. Eddie? Właśnie wpakowałeś w niego Eddie? Kilka strzałów z karabinu. I killed a human being. I się dziwisz. No cóż. Mary. Did you really die 3 years ago? No cóż. Było miło, ale się skończyło. I 21 nabojów mam, ja pierdzielę jeszcze. Nieźle. I 2 health drinki. Teraz 1. No cóż, dawaj mi twój rewolwer. Niestety nie można tego wziąć. Czy wziąć raczej. A może? Zobaczę. Nie. No dobra. Jestem taki czuły i miły, czyż nie? O, i patrzcie, to jest najdziwniejsze. Tyle dziur, tyle kilometrów. Spadaliśmy, kurde, prawie dotknęliśmy jądra ziemi. I po prostu jesteśmy tutaj. No, genialnie. Na pewno gdyby te... przez te dziury już bylibyśmy... pod poziomem morza, ale nie, jesteśmy nad poziomem morza. W sumie to nie jest morze, tylko jezioro. Co ja gadam. Jej! Teraz moja ulubiona rzecz w tej całej grze, której nie potrafię zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, jak robi się na PC-cie. Trzeba wiosłować. W stronę światełka. Jak to się, kurde, tutaj robi? Zielonego pojęcia nie mam, ponieważ w wersji na PlayStation 2 używa się do tego analogów. A że tutaj nie ma analogów, raczej z prawego analoga tutaj się nie korzysta, tak jakby nie ma odpowiednika tego, to nie mam zielonego pojęcia, jak mogę to zrobić. Jej, no dobra. Przynajmniej mogę się obracać, to wiem, jak się robi. Gdzie jest moje światełko? Jest. Okej. Stop. Zatrzymaj się, głupia łódź. Okej. Nie jest centralnie prosto, ale niech będzie. O! Okej, dobra. Mogę trzymać tylko strzałkę do przodu i on płynie. Chyba, mam nadzieję. Sam nie wiem. Jej! Te emocje, te wybuchy. James, płyń szybciej, bo nie ma czasu. W ogóle się poruszam. Moment. Jeszcze troszkę. O, tak o. I płyniem. Mam, kurde, nadzieję, że płynę. Chociaż nie, zbliżamy się do światełka, więc jest okej.
już coraz bliżej, dobra. Jest git. Jej! Szybciej, James! Raz, dwa, raz, dwa. Jak w wojsku. O, dobra, jest. Już chciałem powiedzieć, że coś tu jest nie tak. Światełko się do nas zbliża, ale nic się nie dzieje. A tu proszę bardzo. Coś się stało. Już jakieś półtorej godziny gram. Kto wie, może uda mi się ukończyć tą grę jednak. Ile nam zostało? No tak, został nam hotel. Coś jeszcze może? Zobaczymy, postaram się jeszcze przejść hotel przynajmniej. Ale jak ukończę hotel, to zostanie nam już bardzo mało do końca gry. Zostanie nam bardzo mało gry do końca gry. Ach! Ale James z siebie jest zadowolony. Patrzcie, jaka poza zwycięska. To miejsce nic się nie zmieniło przez te 3 lata. Skąd możesz wiedzieć? Wszystko jest zakryte mgłą. Szli. Moment. Gdzie myszka? Dobra, już chyba wiem, dlaczego ten cały prost... A nie, dobra, dalej się pokazuje. Nieważne. Let's go! Dziarskim krokiem. Są tutaj jakieś itemki? Kic, 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 kic. O! Moment. Coś James zauważył. Stoi tu wyschnięta fontanna z rzeźbą w kształcie ptaka. Jeśli tylko odrobinę wytężyć słuch, zdaje się, że słyszeć można dźwięk nakręcanej sprężyny. Stoi tu Tak, rozumiem! Pozytywka z małą syrenką. Dobra, jest. Dobrze się składa, bo ten przedmiot będzie nam potrzebny. Więc gdzie to było? Tędy muszę iść? Nie. Gdzie jest wejście do hotelu? Tu jest! Jej! Jestem najlepszy. Bierę mapę. Czekam na ciebie. Co to ma znaczyć? To ma znaczyć, że ktoś na ciebie czeka w pokoju 312. Pokój 312 to pokój, który wtedy wynajmowaliśmy. Znajdę cię tam, Mary? A może... To zabójca! Albo gwałciciel. No, James, zaszłeś tak daleko. Szkoda by było teraz się poddawać, nie? W sumie ja bym do tej pory już się chyba poddał. Nieważne jak daleko zajdę. Ale jeżeli nie widzę już w tym sensu, to po prostu daję sobie spokój. Nieważne jak blisko celu. Taki już jestem. Prosto w siusiaka. O ile masz siusiaka. Co wątpię, stop. Okej. 106 ammo do pistoletu. Jestem zarąbisty. A teraz będzie jeszcze więcej. Koszyk z praniem. Nic przydatnego w nim nie widzę. Szkoda. Patrzyłem, co tu jest? Nie. Teraz już zobaczyłem. Jest spoko. Kibel. A, damski kibel zamknięty? Nie może być. Męski też. No i fajnie, jak ja teraz, kurde, załatwię swoje sprawy nagłe. Posrane. Wisi tu obraz. Nic szczególnego. Okej, jak sobie chcesz, James. Nie obchodzi mnie to, co ty mówisz. Jesteś okropny. O! Nadbrzeże. Ui!
Kurde, fajny ten kursor w postaci noża, jest, szczerze powiem. O, tutaj ta cała pozytywka jest, no nie? Tu trzeba tego użyć, ale muszę znaleźć jeszcze trzy. Co? Nie mogę jeszcze opuścić hotelu. Tędy? Oczywiście, że nie. Pewnie tędy. ...312. Klucz do pokoju, który zajmowaliśmy z Mary podczas naszego pobytu tutaj. Nie widzę tu niczego użytecznego. Nie widzę tu niczego użytecznego. A to zamknięte będzie. Ha! Widziałem. Niech to. Moment, a coś tutaj z tym dzwonkiem chyba było. Dzwonek. I tak nikt nie przyjdzie na wezwanie. Kto wie, że... Kto wie? Może piramidogłowy we własnej osobie się pokaże. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chciałby pan zamówić hotel? Pokój w hotelu tym? Silent Hillowym? Gwarantuję mnóstwo frajdy. Oraz krwi. I sądu ostatecznego. Klucz z rybką, mniam, pyszny. Lubię ryby. O! To ty! Scare you? Yeah. Głupia pinda. You did. Mam miecz piramidogłowego, nie zadzieraj ze mną. You're here to find Mary, aren't you, James? Nie, jestem tutaj tylko tak dla jaj. Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. Wow. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? No raczej. But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. No dobra, czytamy. Najdroższa Lauro, zostawiam ten list w rękach Rachel. Poprosiłam ją, aby ci go wręczyła, kiedy odejdę. Jestem teraz w pięknym i spokojnym miejscu, bardzo, bardzo daleko stąd. Proszę wybacz, że się z tobą nie pożegnałam. Bądź zdrowa, Lauro. I postaraj się nie dawać zbytnio w kość pielęgniarkom, dobrze? Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o Jamesa. Wiem, że go nie znosisz. Sądzisz, że nie jest dla mnie zbyt miły, ale proszę, daj mu szansę. To prawda, że czasem potrafi być grubowaty i że nie śmieje się zbyt często, ale wewnątrz jest naprawdę cudownym człowiekiem. Lauro, pokochałam cię jak własną córkę. Miałam wielką nadzieję, że cię adoptujemy, gdyby tylko rzeczy potoczyły się inaczej. Wszystkiego najlepszego z okazji 8 urodzin. Zawsze twoja Mary. Laura, how old are you? W zeszłym tygodniu skończyłam 8, ja cię kręcę. So, Mary couldn't have died. 3 years ago. Jaja sobie zrobiła. To tylko żart, James. Rozchmurz się. Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find o nie. Laura. Teraz nie, po prostu nie zwiedziesz. Wiem, co to jest. Nie mam listu, zgubiłam go. Chodź, James, poszukamy go razem. Później zamknie mnie i będę musiał znowu napierdzielać się z jakimiś kolesiami ze śmierdzącymi girami. O, shit, moment. A nie, dobra. A, tu nowe potwory są.
Dobra, tutaj strzelba mi się przyda. O shit! Przestań mi jeść głowę. Muszę się uzdrowić. Ostatni health drink. Nie, zaraz, wyjmij tak. Chociaż może po prostu... Shit! Następny! Dobra, ciebie zostawię. Żyj sobie, ile spokojnie chcesz. Co ja powiedziałem przed chwilą? Przeładuj, nieważne. Wezmę, zabiorę ten kursor. Trochę jednak przeszkadza, jeżeli go nie używam. Bar Łzy Wenus. Coś mi się zdaje, że będzie tutaj coś ważnego, ale chyba jeszcze nie mam do tego dostępu. O! Nie ze mną te numery! Jestem już profesjonalnym rozwalaczem przeciwników w tej dziurze. O! Strzelaj! Shit, 5 nabojów. Nieważne. Mam ich jeszcze od groma. Mam nadzieję, że tu wisi tu obraz. Żaden szczególny, od najzwyklejszy pod słońcem obraz. Skąd wiesz? Zamek się zaciął. Zamek się zaciął. Tu będzie zamknięte coś na klucz. Zamknięte. Właśnie o tym mowa. Chyba wiem, co tu się stanie zaraz. Zmywacz do paznokci? Okej. Czyli jednak nie wiem, co tu się stanie. Moment, mapa. W mordę, ten hotel jest całkiem duży. Tutaj nie zwiedziłem wszystkiego. Pojadę windą. A parter. No dawaj! No kurde, James! Co jest? Nie mogę tego użyć? Ej! Nie bądź taki! Dobra, jak wolisz schodami, to proszę bardzo. Chwila, coś tam jeszcze chyba zauważyłem. Nie, to tylko nic takiego. Dobra, idź sobie schodami jak chcesz, nie obchodzi mnie to. Dobra, mapa. Trzeba iść prosto. Wszystko, co było do zwiedzenia, chyba tu zwiedziłem. O, no dobra, idziemy teraz na pierwsze piętro. Gdziekolwiek to jest. Chwila. Moment, moment. Mapa. Tak, już wiem. Tędy. No! Kurde, minąłem te głupie schody, nawet nie zauważyłem ich. Ponieważ są głupie. Ha, no właśnie. Najwyraźniej... O! Najwyraźniej ten zamek jest otwarty. Nie ma tu żadnych ciekawych wpisów. Czy mi się zdaje, czy to jest save z Silent Hilla 1? Szkoda, że kamery nie mogę ustawić tak jak chcę, żeby się o tym przekonać. Mordę, James, teraz możesz normalnie zakosplayować jako mumia. Ile ty apteczek tych masz? 20. W każdej z tych apteczek musi być sporo bandaży. Więc hurra. Śród do strzelby. Naboje do pistoletu. O, to będzie ważne. Walizka jest zamknięta. Całe szczęście mamy co, to, co będzie tutaj potrzebne. Tak mi się wydaje. Ha! Klucz do pokoju 204. No fajnie! Użyć klucza
do zamkniętej walizki, w której być kolejny klucz. Posrane. Ale nieważne.